Cześć. Jedną z mało znanych funkcji systemu Android jest wiadomość na ekranie blokady ekranu. Jak to działa, to już tłumaczę. Wchodzimy w ustawienia, następnie blokada ekranu hasła i na samym dole mamy opcję podpis na ekranie blokady. Słuchajcie, tutaj możemy wpisać dowolną wiadomość. Jaki cel jest tej wiadomości? Ta wiadomość się będzie pokazywać przy zablokowanym ekranie telefonu. Moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, na przykład jeżeli zgubimy telefon, możemy wpisać tutaj dane na przykład telefonu do osoby bliskiej, jakiś kontakt, swój namiar i tak dalej, po to, żeby ktoś na przykład, jeżeli odnajdzie nasz telefon, mógł się z nami skontaktować. Bardzo ciekawa opcja, więc przy, załóżmy, zgubionym telefonie ktoś podnosi, widzi automatycznie kontakt do osoby bliskiej, dzwoni. No, załóżmy, że jest to oczywiście uczciwy znalazca. Moim zdaniem warto sobie tutaj taką informację wprowadzić na telefonie. Na pewno to pomoże w ewentualnym odzyskaniu telefonu, oczywiście przy zgubieniu. No, można to, ten podpis, czyli tą wiadomość wykorzystać też na różne Wam znane pewnie sposoby, więc warto pamiętać, że można sobie taką wiadomość ustawić na ekranie blokady. Jeżeli film Ci się podobał, daj lajka, subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę, cześć!